1945. Związek Radziecki poszerza swoje wpływy polityczne i rozwija potęgę militarną. Sowiecka Rosja zajmuje dominującą pozycję i ma wpływ na losy świata. Jednak to Stany Zjednoczone odkryły tajemnicę broni atomowej. Truman ogłasza, że musimy przejąć kontrolę nad arsenałem atomowym. Flagi wolności powiewają na całym świecie. Ta przewaga nie będzie trwała długo. Stalin rozpoczął pracę nad własnym planem. Poszukując uranu na małej wyspie położonej na południowy wschód od wybrzeży Związku Radzieckiego, rosyjscy inżynierowie odkrywają E-99, potężne, dotąd nieznane źródło energii. Stalin, przeczuwając możliwość zdobycia dominującej pozycji, przydziela nieograniczone fundusze na badanie nowo odkrytej substancji. Dyrektor projektu Wiktor Barisow zakłada stację badawczą na wyspie Katorga 12. Za swoje przełomowe odkrycia otrzymuje order Lenina. Nikita Chruszczow, następca Stalina, przyspiesza program, naciskając na Barisowa, aby ten rozpoczął eksperymenty w terenie. Okazuje się, że E-99 jest nie tylko potężnym źródłem energii, jest również substancją łatwopalną. Z katastrofy nikt nie ocalał. Moskwa zamyka stację, wymazując wyspę z mapy. 2010. Czujniki amerykańskiego satelity szpiegowskiego zostają oślepione potężnym promieniowaniem. Pentagon, obawiając się kolejnego Czarnobyla i nieufnie traktując działania Moskwy, wysyła misję zwiadowczą na Katorgę 12. Spartan, tu Tytan. Wlatujesz w rosyjską przestrzeń powietrzną. Zachowaj ostrożność. Zrozumiałem, Tytan. Utrzymuję bieżący wektor. Czas do celu. Góra musi być nieźle przestraszona, skoro ryzykuje międzynarodowy skandal, wysyłając nas na tę misję. Według wywiadu, ta wyspa została opuszczona ponad 50 lat temu. A jednak wiesz, jak to jest z wywiadem wojskowym. Zachowaj czujność. Spartan, utrzymujcie prędkość i kurs. Zrozumiałem, Tytan. Widzisz to? Spartan 2-1, Sparta 2-1. Czujniki wskazują duży wzrost promieniowania w waszym obszarze. To chyba elektro...